Pojawi się także nowa postać, to jest grana przez Olgę Sumską z Ukrainy, Oksana, masażystka. Мне предложили сыграть украинку, которая ищет себя. Она приезжает сюда, в Польшу, и с завода «Естем музыколог». Я с завода «Естем музыколог». Я сейчас вспоминаю свои фразы, и как они великолепно ложатся на мой характер. Я изменила цвет волос, цвет глаз. В нашей оповещи mówi po polsku. To jest połamane, czasami niegramatyczne, z trochę inną melodią. Dzięki temu zyskuje taki dodatkowy element prawdy i naturalności. Ja uczę swoją rolę na polskim języku. I nie podumajcie, że to tak proste. To действительно достаточно сложно, хотя увлекательно. Дома уже со мной говорят по польsku. Olga Sumska jest na Ukrainie gwiazdą pierwszej wielkości. Jest bardzo dobrą aktorką i, co jest bardzo istotne, niesłychanej klasy rzemieślnikiem. Kinematograf to wszechmierne искусство, перевоплощение. I поэтому jaka różnica, gdzie będzie grać artyst? Polski artyst w Ukrainie, czy nasz ukraiński artyst w Polsce?